Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o pistolecie. Pistolet, wiatrówka, Crossman 2240. Przyznam się, że czekałem dosyć długo, aby mógł ten filmik pokazać, ponieważ pistolet przeszedł gruntowny tuning. Trwało to około miesiąca, długo czekałem, ale w końcu się doczekałem. Wczoraj ten pistolet do mnie wrócił. Pozdrawiam serdecznie MJ'a, bo on się zajmował tuningiem. Na dzień dobry dostał ode mnie nowe okładki. To od razu wczoraj zmieniłem na drewniane. Były to okładki, które kupiłem jako surowe. Pomalowałem olejem. Nie były lakierowane, po prostu olejowane. A tutaj mam pełną listę rzeczy, które zostały wymienione w tej wiatrówce. Pokrótce postaram się Wam opowiedzieć co, jak i dlaczego. Tak więc został wymieniony zamek. Zamek wcześniej, porównując, zamek był plastikowy. Krótki, jak widać. Obecnie jest to zamek sześciotaktowy, czyli trzeba to w ten sposób, można sobie tak. Zamek został wykonany z aluminium. Tutaj wcześniej znajdowała się śruba, o którą podczas ładowania bardzo często śrut po prostu zahaczał, kalecząc go. W tym momencie widać, jest tutaj włożona specjalna tuleja, dzięki której śruba została zakryta i nie ma możliwości, aby śrut został pokaleczony. Więc tak, sam zamek sześciotaktowy, aluminiowy, z rynienką wbudowaną, zakrywającą śrubę. Następnym elementem, który został wymieniony w wiatrówce, jest to tylny korek z regulacją napięcia sprężyny bijnika. Został wykonany z tego samego materiału jak zamek, czyli z aluminium. Śruba do regulacji wykonana została z mosiądzu. I tak wkręcając albo wykręcając mamy możliwość regulacji właśnie napięcia sprężyny. Im śruba będzie bardziej wkręcona, tym napięcie sprężyny będzie większe. Dzięki czemu uderzenie bijnika również będzie większe i siła wystrzału będzie również troszkę większa. Oczywiście nie wpływa to głównie na siłę tego strzału, ponieważ no, jest jeszcze wiele innych czynników, które mają znaczenie podczas strzelania z CO2, mianowicie temperatura. Wiadomo, że im temperatura jest niższa, tym te strzały będą również troszkę słabsze. Poza tym ograniczenia również daje nam zawór do CO2, który jest wbudowany w środku. Więc to są pewne ograniczenia, których no niestety nie przeskoczymy za pomocą tylko wymiany tutaj tej sprężyny albo możliwości regulacji jej. Następnie część dekoracyjna, tak naprawdę bezpiecznik. Bezpiecznik wcześniej plastikowy, w tym momencie bezpiecznik jest aluminiowy. Kolejna rzecz, która została wymieniona, to przejściówka. Przejściówka, aby można było zamontować na niej tłumik. Przejściówka jest również aluminiowa z gwintem. Ja poprosiłem MJ'a, aby można było tłumik po prostu dokręcać. I tak mamy tutaj o właśnie gwint, za pomocą którego możemy przykręcić tłumik. No i oczywiście sam tłumik. Jeszcze tak ładnie pokazywana przejścióweczka. Tłumik jest dosyć długi, porównując. Ale dużo lepiej będzie się prezentował na pistolecie tłumik cieńszy, a dłuższy niż krótszy, a grubszy. Dłuższe
a właściwie grubsze tłumiki lepiej prezentują się na mocniejszych wiatrówkach, na karabinach, natomiast na pistolecie to tak nie wyglądałoby to wcale rewelacyjnie. Więc tak mamy po prostu, tak wygląda dokręcony tłumik do pistoletu. Kolejnym elementem, który został wymieniony w pistolecie, jest to nakładka na spust. Nakładka na spust daje nam po prostu możliwość lepszego wyczucia samego momentu strzału, ponieważ no wcześniej ten język spustowy, ponieważ ten spust był po prostu cienki, a w tym momencie jest on grubszy i lepiej się to palcem będzie wyczuwało. Kolejny element to jest korek naboju CO2. Został wykonany również z aluminium. Wcześniej był to korek metalowy. Tak to wyglądało, w tym momencie korek aluminiowy. Wkładamy nabój CO2 i zakręcamy. Oczywiście nie będziemy teraz strzelać. Jestem w mieszkaniu, więc może niekoniecznie tym razem. Dosyć taka ważna rzecz, która została wymieniona, to regulacja napięcia wstępnego sprężyny spustu. Ponieważ akurat sprężyna spustu był to słaby element Grossmana, ponieważ był to spust taki, można powiedzieć, twardy. W tym momencie ja to pokażę, jak wygląda ten element. Kręcę. Okładkę. Pokażę, jak to wygląda w tym momencie. Ta sprężynka została właśnie zamieniona takim oto mechanizmem. Możemy oczywiście tutaj też regulować napięcie same sprężyny. Transfer port to jest tuleja między zaworem a lufą. No, znajduje się gdzieś tutaj między tym zamkiem a zaworem. Nie będę teraz tego odkręcał, żeby wam pokazać. Kolejny element, no to ósemka. Ósemka wcześniej była czarna, wyglądała w ten sposób. W tym momencie jest ona również wykonana z aluminium, z możliwością zamontowania na przykład lasera. Jeżeli ktoś sobie życzy, będzie możliwość tutaj zamontowania lasera. Pozwólcie, że dokręcę tą rękojeść. No i ostatni element, który wymieniliśmy w pistolecie, dla mnie był dosyć znaczący, ponieważ no ja będę chciał postrzelać trochę do tarczy, więc wymieniliśmy starą szczerbinkę i starą plastikową muszkę na przyrządy, które pochodzą z wiatrówki HW, czyli jak kojarzycie, jest to bardzo dobra niemiecka marka i właśnie kupione jako używane przyrządy celownicze z tej właśnie wiatrówki. Jeszcze raz pokażę, jak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że bardzo szybko będę mógł tą wiatróweczkę przetestować i powiedzieć kilka słów, nagrać filmik, jak się prezentuje już podczas strzelania. Myślę, że wiatróweczka bardzo ciekawie się teraz prezentuje, wiele lepiej niż ze swoimi plastikowymi, oryginalnymi okładkami. Także do zobaczenia w następnym filmiku, tym razem już ze strzelnicy. Dzięki za obejrzenie, na razie pozdrawiam, cześć.